Pytacie się zawsze, kto to chrapie z boku, często piszecie. To jest właśnie ta tatuśka mała, która sobie tam nieraz śpi z boku na fotelu i pochrapuje. To ona, puszczam ją z powrotem, chcieliście ją zobaczyć. Moi kochani, przechodzimy do Ewangelii. 5 czerwca, środa, wspomnienie świętego Bonifacego, biskupa i męczennika. Z Ewangelii świętego Marka. Przyszli do niego sadyceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania. I zagadnęli go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam napisał, jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat weźmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umierając nie zostawił potomstwa. Drugi ją wziął i też umarł bez potomstwa. Tak samo trzeci. I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę. Jezus im rzekł: Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co zaś dotyczy umarłych, że z martwych staną, czyż nie czytaliście w Księdze Mojżesza, tam gdzie mowa o krzaku, jak Bóg powiedział do niego: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Nie jest on Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie. Moi drodzy, młody chłopak kiedyś zapytał na lekcji religii, jak będzie w niebie, co będzie po zmartwychwstaniu. Katecheta, któremu zadał to pytanie, podjął temat, zapraszając do rozmowy całą klasę pozostałych uczniów. Potem sam od siebie spróbował też coś dodać. Odpowiedzi było wiele i były różne. Oto jedna z nich. Tam będzie już tylko pięknie. Nie mogę się doczekać spotkania z moją mamą. Zmarła, kiedy miałem 4 lata. I jestem pewien, że ona tam jest. Któż to wie? Przyjdzie czas, kiedy się dowiemy. I czytając dzisiejszą Ewangelię, wspominając to wydarzenie, zostawiam w sercu miejsce na, dla siebie i dla was, na taką odrobinę tajemnicy. W sumie nikt nie może z pewnością powiedzieć, jak będzie, jak jest w niebie. Bo kto tam był i potrafi zdać rzetelną relację? Zostaje jedynie, właściwie aż, nie tylko jedynie, zaufanie słowom Jezusa. Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Porządek ziemski jest chyba zupełnie inny niż ten w niebie. A który jest lepszy? Ten niebieski, bo jest przy Bogu, bo to już tam Bóg o wszystkim decyduje. To On wszystko poukładał, poustawiał. Panie Jezu, wierzymy, że Ty jesteś tym, który zmartwychwstał i żyje. Wierzymy gorąco, że w domu naszego Ojca, Twojego Ojca, przygotowałeś również i dla mnie, dla każdego z nas, mieszkanie. Ale pomóż nam tu na ziemi tak pięknie przeżyć to życie, abyśmy tam, w Królestwie Niebieskim, zasłużyli na to mieszkanie. Abyśmy kiedyś tam właśnie mogli spotkać się z naszymi bliskimi zmarłymi, naszymi rodzicami, rodzeństwem, przyjaciółmi, tymi, których nosiliśmy w swoim sercu i nosimy, o których pamiętamy. Wiemy, że to, co nas tam czeka, jest wielką tajemnicą, ale jest wielkim szczęściem, bo jest przygotowane przez Ciebie. Z serca wam, kochani, błogosławię w imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego. Amen. Kochani, Bóg zapłać za miesiąc maj, za nabożeństwa majowe, w których uczestniczyliście. Rozpoczęliśmy miesiąc czerwiec, rozważamy litanie do serca Pana Jezusa. Codziennie w nabożeństwie rozważamy kolejne wezwanie litanii. Zapraszam do uczestnictwa, zapraszam do subskrypcji, do udostępniania tego kanału, do lajkowania, do komentarzy. Bóg zapłać Wam za to wszystko, co robicie. Ten kanał rośnie naprawdę w ostatnich miesiącach. Już dochodzimy do 9 tysięcy subskrypcji. To dużo, dużo. Ale chcemy, żeby jak najbardziej to słowo jeszcze dalej szło, jeszcze bardziej się rozszerzało. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę dobrego dnia. Tuśka już uciekła, już leży u siebie tam na dywanie i przygląda się tu nam. Szczęść Boże. Do zobaczenia już jutro.